A powiedz mi w takim razie na temat tego, jak Sum widzi, bo wiadomo, że ma małe oczka, kaprawę podobno. No czy ten wzrok jest dobry, czy te małe oczy nie biorą się znikąd, po prostu ma inne jakieś zdolności obserwowania otoczenia, a oczy po prostu to dodatek? Pewien paradoks. Ma tak jak sandacz, tą bardzo dobry wzrok. Tapetum lucidium, czyli tą warstwę odblaskową, ale nie, wzrok ma kiepski. Generalnie ryby, które żerują nocą, które mają aktywność nocną, mają kiepski wzrok. Tak jakby im do niczego nie był potrzebny. Znaczy, oczywiście Sum widzi, nie rozróżnia bardzo, w ogóle nie ma czopków. W ogóle nie rozróżnia kolorów. Czarno-biały. Kontrasty. Czarno-biały, kontrasty. Ale kolorów nie. Kolorów nie. O, to tego nie widzę. Natomiast no coś tam widzi, ale te małe oczy nie są przypadkiem. To nie jest wzrokowiec. Czyli co, wąsy? Polega na... My tak byśmy chcieli najczęściej sobie przyjrzeć. Jak nie oczy, to wąsy. My myślimy naszymi ludzkimi kategoriami. Nasze zmysły wydaje nam się, że są powielone u wszystkich innych zwierząt. Natomiast z rybami, w ogóle ze zwierzętami nie jest tak prosto. Bo zwykle się mówi, że wąsy, te sześć wąsów sumowych, dwa na głównej wardze i cztery na dolnym podniebieniu, to są narządy czuciowe, to są receptory służące do odbierania bodźców czuciowych, dotykowych. Nie tylko. Oczywiście na dotyk też są zareaguje, ale one są pokryte śluzem. W ogóle cały pysk suma jest dosyć mocno ośluziony, co jest bardzo ważne. Dlatego, że w tym śluzie znajdują się dodatkowe receptory, czyli odbiorniki jak gdyby, bodźców chemicznych, rejestracja drgań także, różnic temperatury, i suma takich receptorów na całym ciele, bo nie tylko na wąsach, tutaj ma najwięcej w okolicach pyska, około 200 tysięcy. To jest nieprawdopodobna wartość, zważywszy na to, że okoń ma około 5 tysięcy, szczupak około 10, a człowiek około 20 tysięcy. Także suma 10 razy tyle, co człowiek, receptorów. Czyli odczuwa wszystko, od zmiany ciśnienia, dodatkowo reaguje bardzo dobrze na zmysły, na bodźce akustyczne. Ma tak zwany narząd Webera, powstały przez połączenie tutaj wzrostu pierwszych kręgów z pęcherzem pławnym. Także... I dlatego na dźwięki, czyli kwok. Kwok. Dokładnie. Czyli kwok, dokładnie. W obręcz grzechotką. Jest wzrokowco, czuciowco, słuchowce. Można tak powiedzieć. Stąd to mówisz, ta aktywność przedburzowa, kiedy rzeczywiście sumy pływają jak podminowane, no bo to jest... No właśnie chciałem się zapytać, bo przecież sum jest zwany żywym barometrem. Oczywiście, że tak. Że rzeczywiście jego aktywność wzrasta gdzieś tuż przed burzą, prawda? Tak jest. Zdecydowanie tak wzrasta. Tak jest, zdecydowanie wzrasta i sumy wtedy zupełnie potrafią zmienić charakter, swojego postępowania. Podpływają bliżej powierzchni, wypływają na płycizny, szaleją na przykosach, co im się normalnie, wiele razy nie zdarza. Wiele razy mi się, słuchaj, zdarzało, że gdzieś tam, nie wiem, na jakiejś skarpie czy coś, nagle widziałem, jak sum, no nieduża ryba, taka powiedzmy koło metra, normalnie żeruje pod powierzchnią, pływa non-stop, tak, pod powierzchnią, tak, szuka. Tak. I widać, że co tam wpadnie, to atak natychmiastowy. No usiłujemy to sobie tłumaczyć tak, że jak gdyby ryby wyczuwają zmiany pogody, po których będzie im trudniej znaleźć coś do jedzenia. W związku z tym teraz chcą się jak gdyby najeść na zapas. My nie wiemy, co ryby sobie myślą. My nie wiemy, co one kombinują. W każdym razie faktem jest, że na pewno zwiększają swoją aktywność znacznie właśnie przed burzą. Zresztą nie tylko sumy. No tak, no wiele różnych ryb. Węgorze. Węgorze. No właśnie chciałbym o węgorzach powiedzieć, ale żeby nie uprzedzać. Tak. No kurczę, czyli tak, czyli oczy... Wtedy znacznie częściej żerują i biorą przynęty w dzień. Tak. W dzień przed przechodzącą burzą dzienne brania sumów są wręcz regułą, o czym doskonale wiesz. No dokładnie. A powiedz mi, jak wygląda tarło sumów? I przede wszystkim,
bo ja słyszałem, że ono jest, może być dosyć rozciągnięte od maja nawet do końca lipca, w zależności oczywiście od temperatury wody. Może być 20 stopni, to jest taka temperatura... Czyli faktycznie nie jest, no, nie jest to maj na pewno w naszych rzekach. Maj nie, maj bardziej w naszych rzekach czerwiec, nie, tym bardziej, że to, no, sumy w rzekach, one muszą mieć do tarła miejsce mimo wszystko porośnięte roślinnością, takie w miarę spokojne. Dużo ikwy, jak na rybę tej wielkości dużo ikwy, bo około 500 tysięcy ziaren składa metrowa, 1,20 m samica, czyli taka średnia. Nie ma form opieki nad potomstwem, dlatego może być tej ikwy dużo. Wylęk dosyć szybko, jak na rybę tej wielkości. Młode sumy nazywane kijankami sobie żerują na bezkręgowcach. No i musi minąć te 3-4 lata, zanim osiągną ten wymiar, który w bardzo sprzyjających warunkach już je dopuści. Czyli osiągną dojrzałość płciową. 3-6 lat, tak się średnio mówi, po tym czasie dojrzewają. No. A jak wygląda samo to tarło? Bo zbierało się tam na jakieś, powiedzmy, bo rozumiem, że to jest płytka woda, tak? Płytka woda. Płytka, nagrzana woda. Ja nieraz widziałem jakieś tam tarło, powiedzmy, sumów bardzo, bardzo blisko brzegu. Tak, zalane tak. Trawy. Oczywiście, tak, bo to jest właśnie o takie miejsce, mówię, muszą być rośliny. Zazwyczaj na takim tarlisku nie przebywa więcej niż kilka osobników, kilka samic, kilka samców. Ono nie trwa długo, to nie są jakieś takie kilkutygodniowe ceremoniały. Czyli po prostu chłop robi swoje i dyla. No, robi swoje. No, zapładnia ikrę, przecież nie ma zapłodnienia, no, takiego sensu stricto wewnętrznego. Mają pecha. No, no mają pecha. Natomiast jest takie wspomaganie, jak gdyby, czyli samiec ocierając się o samicę stymuluje ją do składania, do składania ikry i natychmiast zalewa ją spermą, mleczem. A później pali papierosa. Ma wtedy pewność, że to będą jego dzieci, jak się pojawią. To takie tak, małe sumiki zwane kijankami. Tak, to będą jego. To z tym paleniem, to nie, palenie zabija. W związku z tym... Człowiek zabija. Niestety. Jeszcze mam, nurtuje mnie jedno pytanie a propos tego, jak sum poluje. No, powiedzieliśmy, że powiedziałeś, tak, że otwiera paszczę, jak odkurzacz płynie, ale jest również doskonałym jakby łowcą takim, no, ma błyskawiczny zryw. Jest, znaczy otwiera paszczę i płynie jak odkurzacz, to jeśli ma po co. Tak. Bo nie będzie tak sobie płynął, to nie jest oczywiście jego taktyka przez... Bo by się utopił, a łykał wody. Nie, no. Ale też parę osób pisało w komentarzach pod twoim wykładem o sandaczach, o szczupakach, żeby zapytać, czy jest to prawdą, że sum, szukając pożywienia, powiedzmy w ciągu jednej nocy, jest w stanie przepłynąć kilkanaście kilometrów, bądź nawet więcej, jakby patrolując jakiś tam obszar. No i nie wiem, robi na przykład, strzelam, 15 kilometrów, taką pętlę w poszukiwaniu, czy raczej trzyma się jakiegoś terenu bliżej swojej tam jamy, nory. Musiałby mieć pecha i na nic nie trafić, po co miałby przepływać 15 kilometrów. No słuchaj, no, na nasze pewno... wiślane warunki no, na to zmuszają. Chyba, że jest to jakiś taki znak czasów w tej chwili, że trzeba przepłynąć 15 kilometrów, żeby znaleźć coś do jedzenia. Żeby coś wpadło do paszczy. Nigdy się nie spotkałem z czymś takim. W sumie raczej stacjonalny, trzyma się o stoi, aczkolwiek oczywiście wypływa na płycizny. Tam, gdzie może coś znaleźć, ale zastanów się, 15 kilometrów, jedno potem wrócić do dziennej ostoi, to robi 30. Jezu, tak, no autobus nocny. Nie, no to jest, 64. To jest przesada. Nic mi o tym nie wiadomo. Oczywiście nie jest taki, że się w jednym miejscu zatrzyma i tutaj... Czyli ma jakiś tam swój teren, ale ma, tak? Ma siedzi, powiedzmy, teren gdzieś tam w jamie, czy pod przykosą, czy w jakiejś burcie, czy w zwalisku. Siedzi sobie w ciągu dnia, w momencie aktywności zaczyna krążyć. Czy dziennej, czy nocnej, tak. Oczywiście, która jest dlatego bardziej naturalna. Zaczyna sobie krążyć w promieniu, to nie jest badane, nikt tak dokładnie tego nie sprawdził, ale ja tak strzelę, tak mi się wydaje, 500 metrów wokół tej swojej ostoi. To jest i tak w dużej rzece szmat wody.
No zwłaszcza, że podczas tych niżówek, które ostatnio mamy, no to nie oszukujmy się, jak znajdzie człowiek jakąś rynnę o długości 100-150 metrów, ona jest otoczona płciznami i do następnej rynny jest parę kilometrów. No nie sądzę, żeby Sum podejmował, załóżmy, mierzący 1,5 metra wędrówkę przez mielizny po to, żeby znaleźć coś do jedzenia. Także to jednak bym stwierdził, że to jest przesada. On nie jest stacjonarny, ale nie tak długie wędrówki. Nie aż tak bardzo. Okej, myślę, że to już będzie ostatnie pytanie, które pewnie Cię troszkę zaskoczy, bo miałem pomysł, żeby zapytać Cię o to, jak ryby, czy odczuwają ten ból i tak dalej, natomiast gadamy o sumie. Jak myślisz i czy w ogóle wiesz, czy masz taką wiedzę, bo często słyszę opowieści, że ktoś miał na haku suma jakiegoś potężnego i ten sum tam nawet do końca sobie nie zdawał sprawy, że jest na kiju, na jakimś zestawie sandaczowym. Nawet doszło do tego, że jeden z wędkarzy takich dosyć znanych opowiadał mi kiedyś historię, że na sandaczowy zestaw zaciął suma, którego holował pół godziny, po czym okazało się, że ten sum sobie żeruje w najlepsze. On go holował, a sum sobie pływał i nagle zaczął tam leszcze ganiać. Czy to jest w ogóle możliwe? Jak myślisz? Znaczy w tą ostatnią opowieść niespecjalnie ja wierzę. Też. Raczej uważam, że mistrz wędki sobie tutaj dokoloryzował, bo ryba mimo wszystko nawet jeśli nie odczuwa bólu, to na pewno zdaje sobie sprawę, że dzieje się z nią coś dziwnego, coś, no, tak. Że coś ją ściąga i tak dalej. To nie jest komfort, który by pozwalał na swobodne żerowanie. Natomiast z tym odczuwaniem bólu sprawa jest głębsza, nie dotyczy oczywiście tylko suma. Pytanie, co to znaczy odczuwać ból? Odczuwać dyskomfort, zgoda. Ból jest pojęciem względnym, dlatego że tu wchodzimy trochę w metafizykę, bo żeby odczuwać ból, trzeba sobie z niego zdawać sprawę. Pytanie, czy ryba sobie zdaje sprawę. Ja mówię... Ja dlatego nie chciałem poruszać jakby globalnie tego tematu, bo to jest, myślę, na zupełnie osobny odcinek. Tak, to, i to jest dlatego kwestia się tylko etyczna, suma. Nawet, tak, nawet tak. Religijna w pewien sposób. Ja pamiętam, że kiedyś rozmawiałem na ten temat przy okazji kwestii połowów na żywca, zakazu późniejszego przywrócenia z księdzem biskupem Pieronkiem. I no też usłyszałem od niego bardzo spokojny, fajny wywód na temat bytów osobowych i tak dalej. Także że wychodziło z tego, że ryba nie jest w stanie odczuwać cierpienia. Nie jest bytem osobowym. No ale to jest takie, jakby, powiedzmy... No więc z tym bólem. Tak czy... Na pewno jest tego inaczej, świadoma, że coś jest nie tak. No, świadoma. Czuję, że coś jest, że coś jest nie tak, żerować nie będzie. Oczywiście, czy ten hol będzie dla niej większym bądź mniejszym dyskomfortem, jest także uzależnione od tego, jak ją holujemy, na jakim sprzęcie. Jasne, tak, jak wyjdziemy, weźmiemy żyłę milimetrową i będziemy ją ściągać tak takiego metrowego suma, to on sobie zda sprawę, że coś jest nie tak, będzie się tam szarpał, ściskał, ale no to tak. Jest normalna reakcja obronna. No to coś mnie wyciąga z tej wody, no to ja się nie chcę dać wyciągnąć. To wsteczny. To na wsteczny. Natomiast na delikatnym sprzęcie tak, on będzie się zachowywał spokojniej, ale że będzie żerował. Też mi się tak... No jakoś, myślę, że to było mocno naciągane. Nie sądzę. Aczkolwiek wiesz, no znam sytuację, kiedy powiedzmy sum rwał zestaw, tak, było branie właśnie w takiej wzmożonej aktywności przedburzowej. Było branie, gdzieś tam sum urwał zestaw i za 15 minut czy za 10 znowu branie. A to tak. Udało się go wyholować i okazało się, że to jest ta sama ryba, bo przynęta jest jeszcze w pysku. Więc... To nie tylko sum, to się tak, to zdarza. Tak, to szczupaki. To... Właśnie, więc ja dlatego zawsze zastanawiałem się, jak jest z tym bólem, jak jest z tą świadomością ryb, przede wszystkim jak jest z pamięcią. No bo wiesz, bo ona jednak jest świadoma, że coś jest nie tak, ale po chwili jakby dalej żeruje. Znowu gdybamy, ale sądzę, że ryby mają... Nie zachowują w pamięci, nie potrafią kojarzyć faktów przynajmniej. No ale to pewnie jest na zupełnie osobny odcinek. Tak, tylko że tutaj niewiele będę mógł powiedzieć autorytatywnie, dlatego że nie jesteśmy rybami i po prostu tego nie wiemy. Nie wiemy. To można w jakiś sposób próbować zbadać, się próbuje, ale jaka jest szybkość kojarzenia, jakie jest tempo przechodzenia impulsów nerwowych, ale na podstawowe pytanie, czy ryby czują, tego nie wiem. Okej, ja już chyba wiem wszystko, co chciałem wiedzieć. Czy masz coś do dodania o tym naszym największym drapieżniku?
Czy jest coś wartego, nie wiem, może coś, czego ja w ogóle nie mam pojęcia? Nie jest z nim tak tragicznie, aczkolwiek liczebność nie wzrasta. W związku z tym no, namawiałbym mimo wszystko do wypuszczania, ale to zresztą wśród sumiarzy jest normalne raczej. Tak, ja zwłaszcza często... te największe ryby się wypuszcza. Ja często, słuchaj, słyszę gdzieś tam nad wodą, że panie, po co wypuszczasz pan tego suma, mi krąpie wyżera, krąpiów nie ma. Krąpiów nie ma, no krąpie nie zaginą. No, też nie, mi się wydaje, tak, że to jest tak, jak gadaliśmy, sinusoida odwrócona. Tak, więc, ale z drugiej strony jadłem suma zebro wędzonego i był tak pyszny, że cóż, jak ktoś tam od czasu do czasu jednego na 10. Byle nie za duże. Byle tak. Nie za duże. Bo jednak duża ryba, czy to jest sum, czy to jest... Sanda, jest czy... cennym materiałem tarłowym i nie ma... Dziękuję dużych... i mówi wam to ktoś, kto naprawdę wie, o czym mówi. Zwróćcie na to uwagę, bo to nie jest szczegadanie, że o, duża ryba wyżera małe. To jest naprawdę, duża ryba jest bardzo cenna w każdym zbiorniku, bez względu na to, jaki to jest gatunek. Z kolei jednak, jeśli chodzi o wydajność tarła, tutaj też, bardzo istotne są także te nie największe ryby. Duże, ale nie największe. Załóżmy szczupaki między 4 a 6 kilo. Bo one mają z kolei najlepszy materiał, tak. Najlepszy materiał genetyczny, bo są najzdrowsze. Także ja bym raczej, jeśli już mamy zabierać ryby, to takie trochę powyżej wymiaru. I nie za dużo. I nie za dużo. I tym optymistycznym akcentem myślę, że chyba kończymy odcinek o sumach. Jeśli oczywiście macie jakieś pytania, no to na dole w komentarzach prosimy. Mam nadzieję, że wam taka forma zdobywania wiedzy się bardzo podoba. Pawle, bardzo dziękuję. Twoja wiedza naprawdę i chęć dzielenia się nią jest... No myślę, że dla wielu bardzo, bardzo ważna, na pewno ja i wielu innych to bardzo doceniamy. Z góry przepraszam, dlatego że po prostu ja dużo czytam, ale sam nie robię badań nad rybami, w związku z tym no i mogę czasami zrobić jakiś błąd, czegoś nie wiedzieć, ale no staram się być w miarę na bieżąco z tą literaturą, naprawdę fachową, bo nie zawsze jest to internet. Bardzo dziękujemy w takim razie, no i co? No i niedługo kolejny odcinek, jak nam mówi Pawła. Pa!